Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj powiem wam o moim nowym pomyśle, jaki mi się zrodził. Jest to pomysł na nową serię na moim kanale. Otóż, od jakiegoś czasu zauważyłem w statystykach, oczywiście jest to teraz nieważne, bo jestem małym youtuberem, ale zauważyłem, że pewna część moich odbiorców to są kobiety. A kobiety, wiadomo, mają troszkę inne poglądy i inne gusta od mężczyzn. Co mam na myśli? Mianowicie, oprócz grania w gry, jestem również muzykiem, gdzie macie w opisie mojego kanału link do drugiego kanału, jak i również poetą. To znaczy, piszę własne wiersze, mam własną stronę na Facebooku, gdzie je umieszczam. Nie jest to dość regularnie, tak samo jak na YouTubie w sumie, ale je umieszczam i od dłuższego czasu to robię i myślę, żeby zmienić formę tych wierszy. To znaczy, żeby nie była to wyłącznie forma pisana, ale też w formie filmiku. I chciałbym to połączyć z grami komputerowymi, w które obecnie gram. Jako, że moje wiersze nie są zbyt długie, to prawdopodobnie będą to krótkie materiały, tak do 5 minut, czyli pewnie to będą jakieś krótkie rozgrywki z Call of Duty, ale nie zawsze, bo zdarzają się też dłuższe. Także i wiersze będą dłuższe. A dlatego też się zdecydowałem, ponieważ zauważyłem, że na moim kanale w statystykach, owszem, jest to teraz nieważne, ponieważ jestem małym youtuberem, ale zauważyłem, że jednak część moich odbiorców to są kobiety. A wiadomo, kobiety mają trochę inne poglądy, inne gusta i na pewne rzeczy patrzą szerzej. A wiemy też doskonale, ci co bardziej są obeznani, że kobiety właśnie czytują poezję, interesują się takimi rzeczami, dlatego też chciałbym, żeby jakiś content na moim kanale był stosunkowo do kobiet, jak i też do ludzi bardziej wrażliwszych, bardziej ambitnych. Dlatego też umieszczę kilka swoich wierszy w formie, że będę po prostu recytował swoje wiersze. I chciałbym, żeby to się odbywało na takiej zasadzie, że po prostu będziecie interpretować moje wypociny, moje słowa, żeby nie było. Jeśli ktoś będzie chciał umieścić własny wiersz, proszę bardzo, wtedy omówimy też jego. A ci, którzy trafią w tą moją myśl, będą przynajmniej jak najbliżej tego, zostaną wyróżnieni, ponieważ zamierzam nakręcić wtedy drugi filmik, w którym albo omówię cały wiersz i po prostu powiem, kto był najbliżej mojej myśli, albo na następnym materiale z nowym wierszem po prostu powiem, kto był najbliżej tego, co chciałem. Dlatego też na mojej kanale pojawią się wiersze, moje własne wiersze. Nie będą to wiersze takie typowo szkolne, typu Mickiewicz, Leśny itd., itd. Jeżeli już miałbym innych twórców umieszczać, to byłyby to wybrane utwory autorów, których ja osobiście cenię, a moim zdaniem są mniej znani w porównaniu z tym, co serwują nam w szkołach. Oczywiście nie mówię, że są kompletnie nieznani, bo są znani, ale w tym, co młody człowiek ma w głowie, jak mu się kojarzy poezja, na pewno tych twórców będzie albo nie pamiętał, albo będzie mu tylko w głowie gdzieś świtało, że coś kiedyś słyszał, ale jednak niezbyt kojarzy. Dlatego w pewnym sensie chcę rozpropagować swoje wiersze, jak i rozpropagować wiersze innych, aby ludzie, zwłaszcza młodsi, i też bardziej oporni, sięgnęli po poezję, zobaczyli, że to nie jest nic złego, a może to być naprawdę bardzo fajna forma na wyrażenie siebie, wyrażenie swoich myśli, uczuć, poglądów itd., itd. Dlatego chcę pokazać, że to nie jest wyłącznie coś, co nam się kojarzy z wyłącznie szkolnym wkuwaniem, oceną itd. Ponieważ jest to naprawdę coś pięknego. I moim zdaniem poezja powinna być bardziej szanowana przez innych ludzi. Ponieważ dzisiaj poezja jest niszą i to bardzo małą niszą, co niestety jest przykre. A warto zauważyć, że nawet w piosenkach jest poezja obecna. Tylko nie we wszystkim i też nie każdy już ją stosuje, ponieważ też ludzie odeszli od tego, bo po co mają się męczyć, lepiej walnąć po prostu to, co ma się na języku, bez jakiegoś większego przemyślenia, tudzież ukrycia pewnych rzeczy, żeby odbiorca sam się zainteresował i zrozumiał, co autor miał na myśli. Bo nawet czasem w tych niskiego lotu piosenkach są bardzo fajne maksymy, tylko że nie są tak wyeksponowane, albo tekściarze piszą takie rzeczy, które są po prostu już oczywiste, osłuchane, już
tak zajechane, że po prostu się tego nie da słuchać. Przez co znowu ludzie, jak i sami muzycy, ignorują tekst, a skupiają się bardziej na dobrych instrumentaliach czy bicie. A czasami sama muzyka nie wystarcza do powiedzenia wszystkiego, co ma się w sercu i duszy. Owszem, jest sporo utworów, które są instrumentalne, a idealnie pokazują, co autor miał na myśli, ponieważ po prostu one są śpiewne, melodyjne, mają taki czy inny charakter. Ale dzisiaj takich twórców jest niestety już niewiele. Dlatego moim zdaniem tekst musi być w piosence i musi mieć jakiś przekaz, żeby nieść po prostu jakąś wartość, bo to też uzupełnia idealnie piosenkę. Kolejną i w sumie już ostatnią rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jest, jak pewnie zauważyliście, intro. Owszem, doczekałem się własnego intro, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję mojemu znajomemu, który się temu podawał, czyli Koldi DZ11 Pro. Człowieku, zrobiłeś świetną robotę, ale tu chyba już wszyscy wiedzą, którzy oglądają zwłaszcza Johna Rambo i jego nowe intro. Dlatego od tego momentu każdy z was, kto będzie oglądał moje materiały i będzie wchodził na mój kanał, zobaczy świetne intro, do którego również podłożono muzykę. Dla tych wszystkich, którym się ten kawałek spodobał, informuję. Jest to moja własna kompozycja o roboczym tytule AIDS. Jest to moja kompozycja, jednakże aranżacja, brzmienie tego utworu zawdzięczam Aleksandrze Szmej, świetnej młodej gitarzystce, której kanał również znajdziecie w opisie i bardzo gorąco wam ją polecam, ponieważ dziewczyna potrafi zrobić z gitarą naprawdę cuda, chociaż gra tylko cover, ale mam wrażenie, że stać ją na dużo więcej i warto patrzeć na jej poczynania. Także jeszcze raz, Ola, wielkie dzięki za pomoc, że uczyniłaś ten kawałek tak świetnym, bo sama konstrukcja byłaby niczym bez świetnego brzmienia i świetnej aranżacji. Także Ola, stokrotnie jeszcze raz dzięki za pomoc. I liczę, że jeszcze kiedyś razem coś wspólnie stworzymy. I bardzo serdecznie cię pozdrawiam. I to w sumie wszystko, co chciałem wam w tym materiale powiedzieć. Wiem, rozgadałem się, a dawno już tego nie robiłem, ale naprawdę są to informacje, które uważam, że każdy, kto ogląda mój kanał, powinien wiedzieć. To tyle. I pamiętaj, widzu, nieważne jest, co lubisz, jak grasz, jesteś graczem. Mission objectives met. Prep for evac. TACOM, requesting redeploy to new hot zone.